witam serdecznie w Elden Ring w towarzystwie żółwia i jelonków. Jest wspaniale. Byłaby beka, jakby się okazało, że te żółwie są agresywne, ale są tak powolne, że nie jesteśmy w stanie tego zauważyć. Słuchajcie, tak, tutaj jedną rzecz zauważyłem na nagraniu, drugą między odcinkami. A mianowicie na nagraniu zobaczyłem, że przed kościołem, gdzie leży martwa bestia, ta rogata, znajdują się też jakieś takie znicze, które chyba odpalają się wraz z tym, jak ja odpalam znicze tutaj. To jedna sprawa. Druga sprawa, że zauważyłem właśnie, że tutaj są jacyś wojownicy. Oni swoją drogą zaczęli mnie atakować, jak tu właśnie byłem przed chwilą i się striggerowali wszyscy trzej, więc trzeba by ich pokarać, jak sądzę, po prostu. Oj, skończyłem się mana. Tak to ich nie pokaramy. Dobra, odznacz mi go. Co tu się w ogóle za czarna magia... A ten jeden czaruje. Ciekawostka, tego jeszcze nie było chyba. A jeżeli było, to mi to umknęło. Ale ten ma faktycznie jakąś inną broń, może też to z niego dropnie. To tak jakby się okazało, że to jest jakiś kostur magiczny. Katalizator w sensie. No, umarł jak wszyscy inni. I nie dropnęło z niego to coś niestety. No, tu jeszcze był jeden koleś i też przedmiot widziałem między nagraniami. O, przedmiot jest tutaj. Dobra, złoty run. Nic specjalnego i gdzieś tu jeszcze chyba powinien być jeden wyznawca. Jest. A, zobaczcie, nawet nieładowany odłamek błyskamiennej komety robi mu całkiem sporo, więc i tak muszę dwóch użyć, więc nie ma sensu ładować, no bo to ładowanie też jeszcze pochłania dodatkowo manę. No właśnie, tutaj zobaczcie, te kolumny chyba zapalają się wraz z tym, jak zapalam znicze, więc zapaliłem ich 5. Zostały jeszcze 2 tutaj. No i jeden na dole, czyli łącznie 3 i być może, tak się okazać, że na przykład ta bestia, którą tu widać przede mną, to truchło, ożyje i będzie bossem. To by było na pewno w From Software'owym stylu. Tam na górze jest jakaś budowla, taka oświetlona, to jest kolejna rzecz, którą zauważyłem i ciekawe, czy można jakąś historię wyczytać na tych kolumnach. Nie zdziwiłbym się, gdyby tak było. W każdym razie, tak, tamta rzecz na górze to jedna sprawa i patrzyłem też na mapę. No tak, zaczynałem generalnie tutaj, ale wcześniej w rzece Sjofra się wychodzi stąd. I teraz pytanie, czy ja szedłem tędy i jakoś szedłem tutaj? Chodzi mi o to, czy eksplorowałem ten region. W poprzednim odcinku tutaj się kręciłem przy tej drodze, która idzie ku górze. No i to by była ta droga właśnie, więc jeżeli to eksplorowałem, no to mam nadzieję, że rozpoznam ten teren, ponieważ teraz tam pójdę. No i pozostanie mi jeszcze pójście w tamtą stronę do końca oraz no, użycie oczywiście tych teleportów. Póki co jeden zgon się zdarzył, ale na samym początku, więc wrogowie są nieporespieni, ale tutaj będzie ich sporo, więc sobie dziabnę. No i spróbujemy może trochę się poskradać. Magowie ninja. No w sumie przynajmniej w Dark Souls 3 zabójcy byli też magami. Skrytobójcy. Były też takie czary do skradania się. To w sumie nie tylko w Dark Souls 3, ale we wszystkich Soulsach takie czary się trafiają, więc jakoś ta magia z skrytobójstwem jest połączona. A zatem czuję, że lorowo mam legitymację do tego, aby się skradać i cisnąć ziomeczków ciosem w plecy. A tutaj nie byłem, bo widzę już znajdźkę jakąś dalej. To dobrze. Podoba mi się ta lokacja. Kolejna, która mi się podoba. Zamek Lwiej Grzywy, to miejsce, gdzie był Radan, no tak prawdę mówiąc, jakoś mnie specjalnie nie urzekło. On mnie zauważył, tak? No to może jednak potraktujemy go magią.
będzie bezpiecznie. Jeszcze drugi się trafił. A, on dostał... Bo ten odłamek przechodzi chyba przez wrogów. Zdaje się, że on otrzymał hita z tego czaru też, stojąc za swoim ziomkiem. Okej. Gdzie my dotrzemy tutaj? Właśnie jeszcze tak sobie zerknę. Może już na koniu, czy przypadkiem nie pominąłem czegoś. Jakaś tam była roślinka, ale to specjalnie jakoś już nie będę. O, tu jest przedmiot na górze. Kawał mięsa razy 3. Czyli sądzę, że jakiś przedmiot... Wow! Prawdopodobnie rzemieślniczy. Dobra, spróbujemy go porobić w zwarciu. Żeby on mnie nie porobił przypadkiem. Wow! Ten skill jest naprawdę... Naprawdę w porządku. No mamy tutaj kolejny znicz chyba, także dobrze. A nie, zobaczcie, ta droga, to by wychodziło, że jest jeszcze kawałek dalej. O, proszę. A ktoś tu chyba jeszcze jest, co? Ja się na wszelki wypadek napiję tego leczącego. Zapalę tutaj sobie ogień. Nie wiem, czy nie popolować trochę na dziki, bo... Może się okazać jednak, że... Jakieś potem będzie mi brakować trochę materiałów rzemieślniczych. Jelenie pewnie też powinienem pozabijać, ale co, z was nic nie dropi w ogóle? Aha, a może dropi, a akurat po prostu mi nie dropnęło. Sprawdzę jeszcze na jednym dziku. O, z tego coś dropnęło. Zabarwione na złoto odchody, no, czyli jakiś tam faktycznie rzemieślniczy materiał. No, mógłbym nawet zerknąć, co mogę w tej chwili wytwarzać. Dobra, ale tak, brakowało 3 zniczy. O, widzicie, ten na dole się faktycznie zapalił, czyli pozostały 2. Co to za dźwięki w ogóle? Jakieś wycie? Zobaczmy tutaj, czy na lewo jest jeszcze faktycznie odnoga. Tutaj byłem właśnie przed chwilą i gdzieś tutaj za tym powinno być przejście według mapy. Tak? Nie, to jeszcze kawałek. A, dobra, ale to by trzeba było tym mostem wejść i niewykluczone, że tam mnie doprowadzi teleport. Innej drogi raczej nie ma. Ale okej, zbadajmy to jeziorko jeszcze do końca. Może znicze wszystkie będą tutaj, a tam potem trzeba się dostać. A może też teleportacja jednak. 2 teleporty póki co znalazłem. Wiewióry, siemano. Was coś fajnego dropi? Przeszukaj zwłoki. Cienkie kości bestii. No to jest akurat bardzo popularny loot z tego typu mobków. I cienkie kości bestii. No to chyba strzały się robi z tego. Tak nawet te kości wyglądają podobnie do grafiki, która prezentuje strzały. I dobra, co my tu mamy? Sporo towarzystwa. Miejsce łaski jest po prawej. No dobra, to co? Może spróbujemy trochę w zwarciu. Chociaż tu na kamieniu. A co? Dlaczego oni tak tupią? To jest jakiś rytuał, czy... Ciekawe. Wzięło pocałunku Rosy po raz kolejny. No właśnie, pytanie, czy jak ja skoczę, to przestanę się skradać, czy nie? Przestaje się skradać, niestety. No, to temu na plecy nie wejdę. Raczej, możemy jeszcze spróbować tak. No już się skapnął, ale udało się jeszcze backstaba zasadzić, okej. No to co, może w takim razie teraz ten koleżka tutaj po lewej. Złoty runo, oni bywają niewidzialni z oddali, więc może się okazać, że jest ich tu więcej. No to tupanie tutaj, które oni robią na bank, ma jakiś lorowy sens, że oni właśnie tutaj tak czynią. Nie wiem, czy to ma być jakiś taniec, czy... No
pewnie jak wejdziemy tam, to się dowiemy, o co chodzi. Dobrze, jeszcze jeden. Coś dropnęło z niego chyba? Nie, tak, szczątkowy róg. Ale kości bestii z niego wyleciały? To może coś tam zabiłem innego jeszcze, jakieś jelonka. Okej, no tutaj raczej skradania bym się nie spodziewał. Nie. Nie ma szansy na to, ale można mu zasadzić potężne bęcki na dzień dobry. Tutaj się odbiłem od ściany niestety, więc nie wyszło za ładnie. Kamień kowalski, odzyskałem estusiaków trochę, a to sobie pokorzystam z nich. Dobra, myślę, że koń teraz może być opcją. I cóż tutaj jest? Żuczek. Żuczka to dobrze by było zesnajpić, zanim zniknie, ucieknie w cokolwiek innego. Konfrontacja. Kolejny popiół wojny. A tutaj umieranko by było ewentualnie, jak sądzę. Więc obrócimy koniuszego. O, zobaczcie, trzeci portal jest. No tam na bank, na górę da się dostać. Nie chce mi się wierzyć, żeby miało być inaczej. Dobrze, ale portalowe wyprawy to potem najpierw tutaj. O, tam jest kolejny znicz do zapalenia. Sobie zmienię na miecz. I oni mają szczury w towarzystwie. Zobaczcie, ci też tupią. Wcześniej nie tupali chyba, nie? Tak. Nie wiem, na pewno nie zwróciłem na to uwagi, a może wszyscy tak robią. Bo te szczury są trochę tutaj niepokojące, bo ja chcę się poskradać, ale nie, no one na bank będą mnie atakować. Na szczury to w sumie najsłabszy czar by się przydał. Ale zobaczcie. Wyznawcy przodków w ogóle nie zwrócili uwagi na moje wybijanie szczurów, także możemy tutaj przynajmniej jednego zbackstabować, bo ten drugi pewnie się skapnie. No jednak się nie skapnął. I to był jego srogi błąd. Chociaż i tak pewnie by zginął, ale gdyby nie dał mi się zakraść, to miałby jeszcze jakiekolwiek szanse. Złoty run leci ze szczurów. O, dobra, aha, tutaj mam do zapalenia, więc w sumie nie ma co wsiadać na konia. No czyli został jeszcze jeden znicz. Może się okazać, że w ogóle używanie teleportów nie będzie konieczne w celu rozpalenia wszystkich. O, tam jest kolejny, widzicie? No to za chwilę będę miał wszystkie znicze rozpalone. To może przejdźmy najpierw tam do końca, a w drodze powrotnej sobie. Tu można odzyskać estusy, na to wygląda. Ale to odzyskuje się z tego żuczka lecznicze tylko. Ktoś z was tak mi pisał. I... aha, bo ja mam tylko 4 lecznicze, więc nie mogłem odzyskać. Okej, okay, no to bez sensu było w takim razie. Mogłem sobie go zostawić na później, żeby faktycznie skorzystać jakkolwiek z tego sensownie. Szczury faktycznie są agresywnie nastawione wobec mnie. Podłe to bestie i choróbska roznoszą. Chociaż akurat w tej części chyba nie nabijają żadnej trucizny. Ale w Soulsach... to wy macie jakieś w ogóle chyba potężniejsze te strzały, co? Czy wy zawsze byliście tacy przesilni? Nie no, chyba takich tych strzałasz nie mieli wyczesanych. To odłamek błysk kamiennej komety, także silniejszy czar. Ła! Ale mnie przestraszyły w ogóle te szczury, masakra, dobra. Chwila, co ja bym chciał zrobić? Chciałbym zsiąść z konia, zabić szczury. I zająć się potem jeszcze wyznawcami przodków. Dobra, wy nie żyjecie, aha. Żeby
żeby znawcy przodków nie zajęli się mną przypadkiem. Jaki zasięg to jest? Jeszcze rogami chciał mnie. Co za ziomek. Spokój się. Ja muszę się uleczyć czym prędzej, bo drugi przyszedł. Ja wyglądam niezbyt kolorowo tutaj. Dobra, może tak, wykorzystamy trochę otoczenie, łyknę sobie z tego. Ty koleś umrzesz, no i teraz możemy się twoim kumplem zająć na spokojnie. Albo może niekoniecznie tak na spokojnie. Nie, naprawdę, oni są nieugięci. No zobaczcie co on robi, przecież naprawdę nie ma w ogóle momentu, żeby... Trzeba za jego plecy przejść, wtedy się trochę gubi. Dobra, już. Spammer jeden znowu mi zostało jakoś absurdalnie mało zdrowia. Nie, nie, szczur! Szczur! No, chciałem sprawdzić, ile punktów zdrowia mi zostało, by mnie szczur zabił. Dobra, napij się, panie. Czym prędzej, bo przecież tutaj się dzieją jakieś niesłychane rzeczy. No dzieją się oczywiście dlatego, że postanowiłem bawić się w Melasa. I walczyć w zwarciu. Aha. Dobra. No to było intensywne, przynajmniej dla mnie. Nie wiem jak to dla was w kontekście widowiska, ale no mi trochę adrenalina skoczyła. Dobra. I cóż. No teraz chyba koń. Żeby trochę szybciej się rozejrzeć tu. I... Czy to jest drop czy znajdźka? Futrzany strój. To jest drop z wyznawcy. Możemy w sumie sobie obadać nawet jak ten strój wygląda. To już drugi raz dropnął. Jeszcze jakieś roślinki. Dobrze, to jest fajne miejsce, żeby obadać strój, tak myślę. Założę go też, żebyśmy zobaczyli jak się prezentuje. Futrzany strój. Jak wygląda ciężar, waga? No jest lżejszy nawet od tego, co mam. Strój z porośniętej szczeciną skóry. Noszą go wojownicy wyznawców przodków. Wyznawcy przodków trzymają się z dala od złotego drzewa i czekają na nowe pąki. Są pewni, że wyrosną z ich ciał, a nawet dusz. No, ciekawa wiara, ciekawa. No, ale nie wygląda to jakoś imponująco, nie? Myślę, że jakby ktoś barbarzyńcą grał, to spoko, moim zdaniem, dla czarodzieja. Bardzo tak sobie. Ej, w ogóle ja mam takie coś? Mam i mogę w tym chodzić na spokojnie. Ja to nawet dobrze wygląda. Skąd ja to mam? Szata wykonana z czarnych piór drapieżnego ptaka noszona przez zabójców z Kruczej Góry. O. To jest lepsze tutaj... Nie, to są rękawice królewskich szczątków. Coś z Krucze powinno być coś, nie? Rękawice królewskich wygnańca. A w sumie niewykluczone, że ja tych kruczych rycerzy mogę mieć tylko, czy tam zabójców. A, chyba tak, chyba mam tylko tę szatę. Ale myślę, że dla odmiany sobie w tym pochodzę co nieco. Szkoda, że no gdzie, Krucze Góry gdzieś, no byłem w górach. Nie pamiętam, żeby tam tacy byli, ale może byli. A tu coś na Kruczo wyglądające mam, czy... Nie bardzo raczej. No to jest też... niesamowita rzecz, ale pozostaniemy przy tej masce. No wiecie co, moim zdaniem ta pelerynka dla czarodzieja całkiem spoko. Dobra. No to co, możemy iść dalej. Bo rolę mam spoko cały czas. No mam. Nie wiem, czy nie są troszkę wolniejsze, ale... W razie czego myślę, że damy sobie radę. No będę starał się raz na jakiś czas pozmieniać trochę ciuchy. Statystyki to jedna rzecz, ale też dla samego fashion soulsowania. To jakieś opuszczone obozowisko. Okej, tam pójdziemy za chwilę. Zobaczmy jeszcze ten rejon tutaj, bo chyba można gdzieś skoczyć, co? A, tak, to jest miejsce łaski nawet. Proszę. Sobie odpalę.
można by to pominąć. Dobrze, no to chodźmy na górę w takim razie po tych schodach. Z góry może zobaczymy jeszcze, czy na dole coś po drugiej stronie jest. Zostaje jeszcze odpalenie znicza. Amulet rozjaśniającego umysł rogu. No to brzmi trochę czardziejsko. Amulety mamy tutaj, mam dwa sloty niestety tylko póki co. Zwiększa skupienie. Przedmiot noszony przez wyznawców przodków zwiększa skupienie. Od skupienia zależy odporność na sen i szaleństwo. Ponoć jest to szczątkowy róg. Wyznawcy przodków uważają, że rogi długowiecznego zwierzęcia odrastają jak poroże, raz za razem, aż pewnego dnia zwierzę staje się duchem przodków. Dobra, czyli gdybyśmy mieli do czynienia ze statusem typu sen albo... Oj, tu jest winda. A i potrzebne są dwa klucze. No to tu jakiś znacznik wypadałoby zrobić. Znacznik... jakikolwiek pewnie mogę sobie tu zrobić po prostu. Dobra, zrobię taki. No i tak, nie wiem co, jakie znaczniki gdzie oznaczają według mnie. Ale dobra, skoro dostajemy to amulet na sen i stoją tutaj takie dziwne świeczniki, to podejrzewam, że tam na dole może być grubo. Niemniej, najpierw zajmiemy się jeszcze tutaj odpaleniem znicza, obadaniem teleportów. Ja sprawdzę jeszcze sobie od razu, czy mam w ogóle dwa klucze takie z gargulcami w razie czego. Że te klucze miecza to są raczej do gargulców. A co, one nie tutaj będą, tylko w tutaj normalnych przedmiotach używalnych, tak? Może tak być w sumie. Na pewno przynajmniej jeden mam, więc wypadałoby... Znaczy muszę go mieć gdzieś. No nie, na pewno nie w rzemieślniczych. No tu powinny... A są, sześć mam. Dobra, no to będę mógł na spokojnie otworzyć w takim razie. Które mi się tego zebrało w międzyczasie, nawet nie zauważyłem kiedy. Ale faktycznie dawno nic takiego nie otwierałem. Ej, czy te duchy się respią, czy tam jakieś pominąłem? A nie, bo to są przy zniczu, okej, okay, to po prostu jeszcze z nimi nie walczyłem. Dobra, zapodamy jednemu, a tu są jeszcze szczury, no tak, 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 oczywiście. I duży szczur nawet się pojawił. Ej, dobra, nie spodziewałem się, że on przeżyje. Dobiję go w ten sposób. No co, do wojowników może zrobimy skradanko jakoweś. Lubię ryzykować z nimi, jak widzicie sami. No oni też tupią. I tam jest przedmiot w ogóle, ale to za chwilę się tym zajmiemy. Najpierw może obadajmy sytuację z tymi kolegami. O, skapnął się. Albo i nie. Trochę jakby się skapnął, trochę się nie skapnął, no teraz już się na bank skapnął. Dobra, myślę, że... Ło! Okej, okej, nie ma żartów, nie ma żartów, gin. Nie ma żartów. No niestety nie zdążyłem wypić tego łyka, zanim się odnowił. Znaczy się nie odnowił ostatecznie. No bo tu jest jakieś przejście w ogóle też. Ale co, dobra, w rogatych szczątkach gromadzi się moc. No czyli to jest, faktycznie trzeba będzie pójść tam, jak sądzę. No, ale zobaczcie, tam jest przedmiocik jakiś. Jak go zdobyć? Tu w ogóle teraz zauważyłem, że jest jakieś przejście do tego, nie wiem, zamku, twierdzy, budowli wkomponowanej w górę. Trochę te przęsła tutaj wyglądają jak Anor Londo i nie mogę powiedzieć, żeby to budziło spokój we mnie, bo no, kto zna Anor Londo, ten wie. Mam tu na myśli przede wszystkim Anor Londo z pierwszej części Soulsów. No mówię o Soulsach, trochę te, czasami Elden Ring tak mówię o tym, jakby to była część Dark Souls. Nie, oczywiście nie jest, ale... No ale jest ta gra Soulsem trochę, no nie powiecie mi, że nie. Znaczy możecie mi powiedzieć, ale czy ja to przyjmę, to jest inna sprawa. Tu jest, kurde, zobaczcie, jakaś taka jaskinia. Łuk runiczny, proszę bardzo. Znaczy nie chcę wierzyć, żeby to
było wszystko. Kto tu odpoczywał? Jak ktoś tu umarł. Dobra, myślałem, że może to powinien być jakiś NPC, ale ja coś zepsułem z questem i tego NPC-a nie ma. No, łuk runiczny to jest wartościowy przedmiot, więc może faktycznie tamto miejsce było tylko po to, żeby to znaleźć. A poza tym już nic tam nie ma. A tu mamy nasionko. Nawet złote nasionko. I no właśnie, tutaj będzie można pewnie pokombinować, ale w ogóle to nie wygląda, jakby się dało wejść do fortecy z tej strony. Chyba w niej nie byłem jeszcze. A chciałbym. No, okej, okay. Tam można na pewno wskoczyć, w sensie, że tu. Ale przedmiot był w tej okolicy chyba, co? No to jest gruba misja. Cały czas mam mało run. A nie, tutaj to nie jest taki gruby przeskok wcale. A, no i co? Można tędy ewidentnie przejść. Tu można wskoczyć. Właśnie tak średnio. Ale można by na konno, ale to nie, bym chciał wsiąść na konia w drugą stronę, bo nie chcę tutaj manewrować nim, tak? O, to konno damy radę wskoczyć tu. Koń zmienia postać rzeczy. No i tutaj się robi oczywiście niebezpiecznie, ale tu będzie chyba ten przedmiot, co? Jest, tak. Klucz kamiennego miecza kolejny. No to w sumie zobaczcie, jest tutaj w tej lokacji przejście, które wymaga dwóch takich kamiennych kluczy. A tam chyba nie ma co zaskakiwać, ale korci mnie, żeby i tak spróbować. Dwóch takich kluczy potrzeba, żeby otworzyć przejście tu i w ogóle dwa takie klucze znajdujemy w okolicy. A przyjrzę się może przez lunetkę, no nie, no tam nic nie ma, to nie ma co tam skakać, bo tylko można umrzeć przypadkiem. To tu na wszelki wypadek koń. No i dobra, chyba to by było tutaj wszystko. Tak myślę. Jeżeli coś tutaj pomijam, to będę wdzięczny za info w komentarzu, ale wygląda, jakby to było wszystko. No i okej, teraz co? W takim razie kościół tej bestii, czy tam świątynia, czy teleporty? Bo szczątki się obudziły, więc pewnie mamy bossa, obstawiam tutaj. Dobra, chodźmy do świątyni. Teleporty zawsze będzie można jeszcze obadać. No też można tu jeździć konno, więc w razie czego, nawet jak mi się wrogowie porespią, to nie będzie to duży problem. Bo nie pamiętam, szczerze mówiąc, czy używanie teleportu respi mi wrogów. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, że nie pamiętam też, czy te teleporty są jednokierunkowe, czy dwukierunkowe, więc może... Chociaż w sumie wrócić można zawsze do miejsca łaski, no to akurat nie jest problem, ale wtedy na pewno się respią wrogowie. A póki co mam ochotę się nacieszyć trochę lokacją, która jest pusta, albo niemalże pusta, bo przyznam, że w Elden Ring mi się jeszcze chyba nie zdarzyło tak bardzo wyczyścić takiego dużego obszaru, że po prostu można tu swobodnie biegać. Wydaje mi się, że jakiś tu wyznawca może się jeszcze kręcić gdzieś, albo jakiś, może jakaś ośmiorniczka mała. No bo tutaj naprawdę, szczególnie ci wyznawcy, bywają niewidzialni, więc... A na pewno tam na wprost, jakbyśmy na górę pojechali jeszcze, to tam będą wyznawcy, bo zginąłem i potem do nich już tam nie szedłem. Ej, czy tam jest przedmiot jeszcze jakiś? Nie, to nie jest przedmiot, tylko dziwne tekstury, w ogóle coś mi klatki spadły nieprzyjemnie. No dobra, zobaczmy, co czeka mnie tutaj. No, ciężko mi sobie wyobrazić, żeby to miało być coś innego niż boss. No, już widzę, że jakieś opary się gromadzą magiczne wokół truchła bestii. Trochę z bestią kleryka już mi się kojarzy. Na bank wstanie, jak podjadę. Okej.
Nie można podjąć interakcji, a nie, można, dotknij rogatych zwłok, no to na bank będzie boss na 150 000%, to jest boss. Dobra, mamy jeszcze czas, a zatem sprawdźmy. Okej. Spodziewałem się raczej, że to truchło wstania tymczasem przyniosło mnie przed potężnego foga. Także co do bossa raczej się nie myliłem, ale niekoniecznie bossem będzie to, co myślałem, że będzie. No tak wyglądam. Nie najlepiej z tymi zasobami moimi. Trzeba było odpocząć przy miejscu łaski. No ale dobra, zobaczmy, co w ogóle tutaj mnie czeka. Duch przodka. Czyli jednak jest to ten jeleń. Okej, wsiadać tu nie można na konia, ale można użyć szkieletorów. I szkieletory już chyba zainteresowały przodka. Damage wszedł w niego spory. Dobra, dobra, ja niekoniecznie chcę, żeby on był oznaczony. Okej, okay, ale tak, myślę, że... Okej, okay, myślałem, że go jakoś poważniej zachwiało, a jednak nie. Dobra, skończyła się mana niestety. Zainteresował się szkieletami. To się bardzo dobrze składa. Ale zaraz się zainteresuje mną. No nawet obrażenia z mieczyka nie są takie najmniejsze. Oj, bardzo niedobrze, bardzo niedobrze. Wrąbałem się w coś, co nawet nie za bardzo widziałem, bo było za moimi plecami. Okej, no ale skończyło mi się zdrowie. Trajd zginie. Jest, udało się, dobra. Za pierwszym razem duch przodka pokonany. Prochy pradawnego wyznawcy należą do mnie. Trofeum duch przodka zdobyte. Brązowe trofeum. Okej, no tutaj szkielety mocno pomogły. Ale tak, no już jak widzicie, zostało mi, nie wiem, mniej niż 1/4 zdrowia, nie miałem butelek leczących, no tych do magii jeszcze miałem sporo. Ale okej, no co teraz? Tutaj niestety nie można konia sobie przyzwać nawet po walce, więc sprawdzenie tej dosyć sporej areny czeka mnie pieszo. No właśnie, czy może być przejście jakieś gdzieś, czy coś? Różnie to bywa. No tam w sumie... Powrotu nie było. Może się mógł się też pojawić powrót po pokonaniu bossa. 20 000 mam run, czyli jakbym coś tam skonsumował, to mógłbym jeden level zrobić z tego, bo chyba tam ponad 22 000 potrzebuję. Także fajnie by było, gdyby już tutaj nie było wrogów, gdybym mógł się spokojnie uleczyć. No co w ogóle dało mi zabicie tego bossa, bo... Znaczy dało mi te jakieś tam prochy, nie wiadomo, ale... A tak jakby w kontekście postępu gry. No, niewykluczone, że to był w ogóle zupełnie poboczny boss i może nie trzeba go zabijać. A może jak wrócimy do... Nie wiem, czy przenieśliśmy się do innego miejsca, czy do innego wymiaru, ale może jak wrócimy tam, skąd mnie przeteleportowało, to się okaże jeszcze, że w tej świątyni coś się zmieniło też. To jest jak najbardziej możliwe. Ja już nie pamiętam, gdzie jest wejście, ale chyba tam przede mną. Dobrze, wygląda na to, że nic tu więcej nie ma. Fajnie, że nie można było na tym bossie używać konia, bo gdyby można było, to moim zdaniem byłby zbyt łatwy. No i co, chcecie, żebym użył autentycznie miejsca łaski, po prostu się teleportował do... A co tu się wydarzyło? Gdzie w ogóle jestem? A tu gdzieś mnie pod wodę przeniosło, tak? No mogę użyć miejsca łaski i chyba nic innego tutaj mądrego nie zdziałam. Bardzo niewykluczone, że coś pominąłem w okolicy, ale...
Wiecie co, no podejdę jeszcze do tej ściany tutaj, bo nie jestem pewien, od którego momentu zacząłem iść przy ścianie, więc kawałek przejdę. I jak nic nie będzie, to robimy teleport. No tu coś mi się kojarzy, że byłem przy tej wodzie. Dobra, to nic więcej tutaj mnie chyba nie czeka. Przenieśmy się w takim razie do tego miejsca łaski. No i zobaczymy, co się, czy cokolwiek zmieniło się w tutaj świątyni Poroża. A następnie obadamy teleporty. Myślałem, że z bossem pójdzie trochę trudniej. Nie wiem, czy to nie jest w ogóle pierwszy boss, którego pokonałem za pierwszym razem. Może nie, ale nie wiem. No dobra, ale co, tutaj można ponownie po prostu się pewnie przenieść do miejsca walki z bossem. W ogóle to ciało krwawi, co ciekawe. Okej, okay, no być może tam na tamtej arenie jeszcze coś jest. Jeżeli tak, no to mamy przynajmniej opcję, żeby wrócić. To jest dobra informacja. A tymczasem, jeżeli wiecie, że tam coś jest jeszcze, to dajcie znać proszę w komentarzu. Zachęcam też do subskrybowania kanału, bo w ogóle o tym chyba nie mówiłem, chociaż nie jestem przekonany. Oczywiście łapkę w górę warto też zostawić, jeżeli wam się podoba ten odcinek. A ja lecę tutaj do teleporciaszka, zanim mnie zabiją ogniki. No, mamy poważny loading. I chyba mnie przeniosło po prostu do teleportu w innym miejscu, tak? Tak. No to domyślam się, że ten teleport nie przeniesie mnie w żadne inne miejsce, jak do teleportu, którym tutaj dotarłem, ale sprawdźmy. No i był jeszcze jeden na pewno teleport, gdzieś po drodze między tymi dwoma, więc to muszę na pewno sprawdzić i... Tak, jestem tutaj, skąd się przeniosłem, czyli te teleporty są dwustronne. I gdzie był ten trzeci? To jest pytanie za wiele punktów. Gdzieś tutaj może? Chyba nie. Zaraz się, jak się świetliki, ogniki raczej triggerują wszystkie naraz, to nie będzie kolorowo. Okej, tutaj ośmiornice, to już absolutnie nie zamierzam z nimi walczyć. Na rusztowaniu nie było teleportu. A tutaj też nie widzę. Tu było na pewno sporo wyznawców, ale czy pilnowali teleportu? Chyba nie. No tutaj w miejscu do zapalenia tylko znicz, co? Raczej tak. Ło, prawie by mnie w powietrzu trafił. O, to by było naprawdę wirtuozerskie z jego strony i musiałbym to uszanować. No, w porządku, w porządku. Ale gdzie ten teleport jest? Bo tak powoli zaczynam tracić wiarę, że był trzeci, ale nie, no były trzy. Były trzy, tylko... Dostrzec, a tutaj są ci lepsi ucznicy chyba już gdzieś w okolicy. Dobra, no tam już raczej nie będzie tego teleportu, bo tam był drugi, z którego skorzystałem. A może jednak były dwa tylko? No bo kurczę, no wiecie co, ja bym chciał tam się dostać. Może się okazać faktycznie, że to jednak nie jest miejscówka do eksploracji, albo że dostaniemy się tam z zupełnie innego miejsca, a nie z rzeki Syofra. Bo na mapie to wygląda, jakby to był jeszcze obszar do odkrycia, ale inny obszar mapy niejako. Trzeba było sobie te teleporty pooznaczać po prostu. To było najmądrzejsze rozwiązanie, ale oczywiście najmądrzejsze rozwiązania wcale nie są najczęściej przeze mnie stosowanymi. No jeszcze szybka przejażdżka tutaj, ale naprawdę już myślę, że... Zaczynam myśleć, że tego teleportu mogło nie być w ogóle. Że
że ja sobie trzeci teleport ubzdurałem. No to miałoby sens w sumie, zważywszy na to, że jeżeli teleporty są dwustronne, no to nieparzysta liczba teleportów trochę jakby nie ma sensu, ale niewykluczone, że w sumie ten czwarty mógłby być zupełnie gdzieś indziej. No tutaj są ośmiornice, nie? Tutaj na tej wysepce nie było może... O! To chyba... Nie, no to jest ten pierwszy teleport w ogóle, tak? Już z niego korzystałem. No dobra, no to chyba w takim razie więcej teleportów tutaj nie ma. I nie za bardzo wiem, co bym mógł w takim razie zrobić. No mogę... Aha, mogę przenieść się tutaj i użyć windy. To jest rozwiązanie. Windy, która raczej powinna pojechać w dół. No przede wszystkim to ja w ogóle powinienem level zrobić też. W porządku, to tak. Zobaczmy, 22 tysiące z hakiem są potrzebne. Użyję takiej runy, może zobaczmy ile to mi da. 1200, no to jeszcze przynajmniej dwie takie i powinno być git chyba. Może użyję sobie trzech takich, słabszych trochę. O, no to wystarczy. Stanowczo. I co ja tam leveluję? Chyba cały czas inteligencję jeszcze, bo chcę do 60 władować. Myślę, że po 60 inteligencji, zobaczę czy 60 na pewno. 60, tak. Wymaga kometa Azura. Czyli po 60 będę myślał prawdopodobnie o levelowaniu jeszcze innych statystyk. Być może wiary, pewnie trochę jeszcze zdrowia, ale zobaczymy. Może też się okaże, że są jeszcze czary wymagające jeszcze więcej inteligencji, no to wtedy być może warto byłoby ją polewelować nawet jeszcze bardziej. Zużyto dwa klucze, no, komunikat mówi, że zużyto klucze, ale... A jednak w górę jedziemy. No dobra, w sumie ma to sens, bo jesteśmy pod ziemią. Tak już bardzo pod ziemią. Kolejna magiczna winda i no ciekaw jestem, gdzie my wyjedziemy, czy w jakimś znanym miejscu już, czy gdzieś zupełnie w nowej lokacji. Milion godzin się jedzie, Kelit. Głęboka studnia Siofy. Mamy miejsce łaski, przy którym raczej nie byłem. A, zobaczcie, jak niedaleko od tego miejsca do odkrywania mapy mnie przyniosło. No to pięknie, dobra, no to w takim razie myślę, że ten Kelit będzie jednak dalszą miejscóweczką moją do eksploracji. Te stwory przywołują na myśl jedno z więzień. Przy więzieniach na ogół takie stwory były. Rzućmy okiem tutaj. Tam jest coś bardzo dużego. To jest chyba niedźwiedź. Ja bym chciał sobie znacznik w ogóle jakiś tutaj zrobić. To jest w tamtą stronę. Dobra, czyli wcale nie mam blisko do tego obelisku, bo to jest na górze gdzieś, także pozdro. No chyba, że tu się okaże, że jest jakiś wjazd na górę. A, dobra, te bajery pominę. Bo one takie raczej należą do tych mniej szkodliwych. Ohohoho. Aha, ten już mnie zobaczył, tak? No to wspaniale. Dobra. Magiczny golem. No, przynajmniej golem z magicznym łukiem. Golemy są chyba z założenia magiczne. To zdecydowanie było nietrafione. Dobra, jak mu rozwalimy nóżki, to będzie git. Jeszcze trzeba mu te nóżki faktycznie rozwalić, co to tak idzie średnio na jeża.
Okej, może jakiś inny czar, co? Na przykład ten. Dobra. Nie udało się rozwalić muszki, ale udało się go po prostu pozbawić zdrowia. Tarcza kolczastej palisady, domyślam się, że pewnie w jakiś sposób można nią zadawać obrażenia, tam jest kolejny. Stanowczo wychodzi na to, że walka z nimi w zwarciu to jest dobry pomysł. A, ja wiem, gdzie my jesteśmy. Wiem, gdzie jesteśmy. Widziałem to miejsce. Czy da się oznaczyć jakoś mu może głowę? Albo rękę chociaż? W tułów nie ma sensu go atakować, w nogi też nie. No, niby jakieś obrażenia mu robię, ale... ale mizerne. No nie jestem w stanie jednak oznaczyć ręki. Ale w sumie, gdyby celować w tułów i odpowiednio się ustawić, to może być tak, że ręka oberwie. Not this time. No trudno, wypstrykam się chyba srogo z many w takim razie. O, zachwiało go. Oho, to było widowiskowe, naprawdę. Warto było zsiąść z tego konia. Magiczna strzała golema. Dobra. Słuchajcie, tam, o, widać, tu jest to wielkie drzewo. Tam walczyłem z awatarem, stałem po drugiej stronie i zastanawiałem się, jak tu można dotrzeć. No i w zupełnie niespodziewany sposób dla mnie tutaj dotarłem. No i teraz pytanie, czy ten żyjący słój na końcu jest faktycznie żyjący, a jeżeli jest żyjący, to czy jest wrogiem, czy sojusznikiem? Ciężko mi sobie wyobrazić walkę z czymś takim. No, nie można go oznaczyć. Ale koleś ewidentnie stoi na drodze. Zresztą chyba drzwi, których nie sposób otworzyć. Czy z tą można... Ło, jaka czacha. Nie no, powiem wam, że naprawdę Kelit, bo już byliśmy w tym magicznym mieście przez chwilę, podobne rzeczy tam się działy, no to jest po prostu... No Beksiński by się nie powstydził, nie? To już mówię po raz drugi. Niesamowita sprawa. Jakie to jest wszystko piękne i majestatyczne i ogromne. Czy z tą da się pogadać? Albo cokolwiek... Rozmawiaj, no tak, można z tym... Widzisz teraz czerwony znak przyzwania rycerza wielkiego naczynia. Okej... Okay. Rycerz wielkiego naczynia, no to wygląda jak wielkie naczynie. Oj, to będą te znaki, tak? I co, ja mam tych wszystkich pokonać tutaj, czy o co chodzi? Dotknij czerwonego... No czerwone znaki na bank przyzywają najeźdźców. Pytanie, czy mi przyzwie od razu trzech naraz. Mam nadzieję, że nie. Rycerz wielkiego naczynia. Może to jest taka jakaś próba, że jak pokonam trzech, no to wtedy wielkie naczynie wpuści mnie na arenę. To by miało sens. Pojedynkowicz, rycerz wielkiego naczynia. O, widzę, że on potrafi czarować też. Jakichś dużych obrażeń mi to nie zadało. Żałuję teraz, że nie mam jakiejś tarczy do ripost. To w ogóle prawie nie robi obrażeń. To jest problem. Daj spokój z tymi mieczami. Czy to by się kończy mana w ogóle kiedyś, czy... Czy nie... Nie bardzo chyba. Ej... Chyba ja jestem na zbyt niskim levelu, żeby walczyć z tym czymś.
bo naprawdę bardzo mizerny damage wchodził. No może też on być odporny na magię po prostu. Ale dobra, no co, run tam za bardzo nie było. Mógłbym wrócić po niej i tak, bo on nawet nie ma z kim walczyć, ale w sumie to właśnie zaczęła się 51. minuta odcinka, więc ja po prostu będę kończył. No a Kelit zajmiemy się w następnym odcinku, zobaczymy, czy tam jeszcze da się zawalczyć, czy nie bardzo. Póki co nie widzę, szczerze mówiąc, szans. No ale jeżeli nie, no to pójdziemy sobie w tę stronę. No właśnie, ciekawe jak na tę drogę się dostać. Bo tego nadal nie wiem, no być może tą ścieżką bym doszedł jakoś. Ale trudno powiedzieć. Słuchajcie, jeżeli ten odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i widzimy się w odcinku następnym. Do zobaczenia.